Ósma Liga Mistrzów. Witamy w drugim odcinku pierwszego na świecie magazynu poświęconego najciekawszej lidze świata, czyli klasie B. Przypomnijmy, B-klasa to ósma liga, a jak wiadomo, ten poziom rozgrywkowy to najlepsi zawodnicy, talentu to wy macie tyle, co moja prawa noga. Najładniejsze bramki. To wyglądało na podanie. Nie, to nie było podanie. To był celowy strzał. Tam. Tak. Celowo. I tak w samo okienko, tak? Po okienko, tak? Tak wyszło. Nowoczesne rozwiązania taktyczne. Kurwa! Oraz najlepsi sędziowie. Kurwa, sędzia, ty jesteś chuj worciel! Bo dwa kurwa dłużna spalonym przed tym! Co jest do chuja? Zapraszamy na ekspresowe, kartofliskowe podsumowanie ostatnich szlagierów klasy B. A, ładnie. Zaczynamy od kolejnego hitu w wykonaniu warszawskiego zespołu Coco Jumbo. W meczu z Wisłą Zakroczym drużyna została wzmocniona 7 zawodnikami powracającymi ze słynnych czasów w Chorwacji, które niefortunnie pokryły się z pierwszymi 2 meczami. Na czym polegało to słynne zgrupowanie w Chorwacji? No, różne tajniki piłkarskie, wujitsu, jakieś te karate na przykład, takie sprawy. Czy to prawda, że tam był totalny luzik, dziwki i arbuzi? Tak. I to mnóstwo tego było, po prostu jak chłopaki nie płaczą. Z kranu leciała wódka, nie Johnny Walker, aż tak dobrze u nas jeszcze nie jest. I o takie wzmocnienia właśnie chodziło. Po pierwszych druzgocących porażkach, tym razem Coco Jumbo przegrało z Wisłą Zakroczym jedynie 2-8. A mogło być lepiej. Niestety mecz zakończył się skandalem. Arbiter zakończył spotkanie 15 sekund przed upływem 90 minuty. Nie wkurwia, że ten pan sędzia, który tu stoi, zakończył ten mecz 15 sekund przed końcem, gdyż nasze Coco Jumbo mogło jeszcze odrobić tą 4-bramkową stratę. Ten mecz musi zostać powtórzony. Panie sędzio, to jest skandal. 15 sekund widowiska panu pozbawi. 15 sekund przed czasem. Dokładnie. Ja tak? Relację, dokładnie. A ja mam inny czas. Ja mam czas kucki. Wie pan, gdzie są kuty? Na Mazurach. No i tam jest czas kucki. To nie koniec atrakcji warszawskiej klasie B. Byliśmy bowiem na wielkim starciu Kamionka z rezerwami Sokoła Serock, w którym po obu stronach zagrały gwiazdy pierwszego odcinka 8 Ligi Mistrzów. Zgodnie z oczekiwaniami mecz dostarczył wielu emocji. Już do przerwy Kamionek prowadził 3-0, a to był dopiero przedsmak tego, co działo się po przerwie. Oto 50. minuta spotkania i gaśnie jeden z Jupiterów. Goście domagają się zakończenia meczu i arbiter przychyla się do ich prośby. Pewnie liczyli, że mimo wyniku 0-3 uda im się wygrać walkoverem. Nie wiem, no ja nie decyduję, no ja tylko piszę, że lampy nie dały rady. Ale co może być, walkover? Nie, walkover oczywiście nie. Nie będą chcieli powtórzyć albo od tej minuty zacząć, nie? Nie wiem. No i dupa! Mecz zostanie dokończony. Goście znów będą musieli pofatygować się z Serocka do Warszawy, by rozegrać zaległe 40 minut. Co ciekawe, po 5 minutach od awarii oświetlenie zostało naprawione. Czy zawodnikom Serocka opłaci się sfaniakowanie i odrobią straty? Tie. Zaglądamy do Poznania na lokalny mecz sezonu. Słynny Odlew Poznań podejmował Pogrom Luboń. Pogrom to nowa drużyna, która w 3 pierwszych meczach strzeliła 1 gola i traciła średnio po 10 bramek na mecz. Wszystko wskazywało więc na to, że zespół ten będzie liczył się w starciu o prestiżowy tytuł najgorszej drużyny w Polsce. Pora zadać pytanie, co to w ogóle jest ten Pogrom Luboń? No to koledzy tutaj wymyślili. Który to jest tym założycielem? Kebab! Kebab założył? Tak, tutaj kolega Okuli. Skąd pomysł? Pomysł się narodził podczas, szczerze mówiąc, oglądania meczu, a że jesteśmy ekipą, która gra ze sobą już od paru lat, no to stwierdziliśmy, że dlaczego by nie spróbować. Ale gdzie graliście dotychczas? Cały czas od Liki, wspólnie. Ale paru chłopaków grało, wiadomo, w klubach, tak? Natomiast no my żeśmy się tak, że tak powiem, zorganizowali, bo wszystko sami stworzyliśmy, nie mamy sponsora, nie nic. Wszystko sami opłacamy. Stroje sami zakupiliśmy, także wszystko sami robimy tak naprawdę. Mecz z Pogromem to była również historyczna chwila dla Odlewu. A jak często w ogóle Odlew jest faworytem spotkania? To jest pierwsza taka sytuacja. Pierwsze 45 minut pojedynku to typowe piłkarskie szachy. Co pan się tak za głowę złapał? Proszę.
ptactwo obserwowało szlagier z góry, a na murawie również mieliśmy akcent zwierzęcy. Pomiędzy zawodnikami w pierwszej połowie biegał bowiem ten oto ślimak. Być może dzięki temu zawstydzeni zawodnicy nie strzelili żadnego gola. Co innego po przerwie. Tu od samego początku pachniało bramką. Kurwa jasne! Jak! Ała! Brawo! Ała! Wkrótce nadeszła kolejna wzniosła chwila. Po raz pierwszy w historii drużyna Pogromu Luboń objęła prowadzenie, a strzał... Cipsko lizać. O kurwa! Brawo Jacek! Brawo! Kurwa, strzał życia mówisz. Strzeliłem, ale nie sądziłem, że wpadnie. A końcówka spotkania to emocje większe niż końcówki wszystkich pornoli i horrorów razem wziętych. Oto 90. minuta meczu. Rzut rożny dla Odlewu Poznań. Ja pierdolę! Piłe! Piłe też, kurwa! Brawo, Gerysa, drugą ty! I jeszcze doliczony czas gry. Akcja Pogromu. I sędzia kończy pojedynek. Sensacja. Odlew Poznań remisuje z Pogromem Luboń 1-1. Napisaliśmy dzisiaj rozdział w historii Pogromu Luboń. Byli pierwsze punkty z nami. My czekaliśmy na pierwsze punkty półtorej roku. Także no, ładnie chłopaki grają. Tutaj piłka chodziła. Kick and rush w pełnym wydaniu. To rzadko kiedy już dzisiaj można zobaczyć tak dobry kick and rush. No co się dzisiaj stało, że tak dobrze? Motywacja, po prostu to jest nowo powstała drużyna i oni po prostu muszą się ograć. Bo niektórzy to po prostu jeszcze nie grali i z czasem będzie na pewno lepiej. Nie wytrzymaliśmy presji, napisaliśmy rozdział w historii Pogromu Luboń. Wygraliśmy w osłabieniu. Dlaczego? No bo chociażby noga, no dużo, nie było już 5 chłopaków podstawowych dzisiaj. I to miało pozytywny wpływ na wynik. Bardzo możliwe. Słuchaj, a to, że mało bramek pada w meczach B-klasy, to świadczy o tym, że wysoki poziom. Ale rzeczywiście, no bramkarze jest zwłaszcza wysoki poziom, bo podobnie jak Mariusz Liberda kiedyś był taki bramkarz, to chodziło o to, żeby że on bronił dlatego, że w niego trafiali. My też tak gramy właśnie, że trafiamy zawsze w bramkarza i to jest chyba kluczowe tutaj. Być może to smutne, ale Pogrom Luboń nie zostanie w tym roku najgorszą drużyną w Polsce. Najgorszą drużyną w kraju nie zostaną również zespoły, które odegrały kluczowe role w tej klasyfikacji rok temu. Najgorszy zespół ubiegłej rundy jesiennej, Czerwone Smoki Brwinów, które zasłynęły oglądaną porażką 0-20, nie obronią tytułu Rycerzy Jesieni. W tym sezonie na 3 mecze zanotowali już 3 walkovery i zostali wykluczeni z rozgrywek. Tytułu najgorszej drużyny w Polsce nie obroni również zespół LZS-u na Sale. Po 23 porażkach z rzędu zespół zremisował u siebie 2-2. Ulala! A na koniec wędrujemy na jeden mecz Ligi LZS. Rozgrywek w okolicach Środy Wielkopolskiej. Kasztelania Dominowo podejmuje zespół Orzeł Słupia Wielka. To są rozgrywki poza strukturami PZPN-u, ale poziom jest również odpowiedni. Bramkę się strzela, a nie nad bramką. To coś takie prostokącie, w te białe. Tu zaobserwować można było rzadko stosowane, acz dość skuteczne usprawnienia taktyczne. Tak teraz wykonuje się rzuty rożne. Czy jest to słynne, klasyczne skracanie pola gry? Zwróćmy uwagę na ustawienie futbolówki. I to by było na tyle, jeśli chodzi o drugi odcinek magazynu 8 Liga Mistrzów. Nikt nie zna odpowiedzi na pytanie, czy i kiedy powstanie odcinek 3. Umówmy się tak, ja trafiam w poprzeczkę, a ty subskrybujesz mój kanał. Dobra. Proszę. Nie mam wyjścia.